W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Marcin Siwy, zawodnik wagi ciężkiej po swojej trzeciej zawodowej walce. Jak ją oceniasz? Moim zdaniem wypada dobrze, jeszcze coś trzeba poprawić, prawda? Jak zawsze do każdej walki trzeba coś poprawić po walce, jeszcze troszeczkę kondycyjnie. Nie wiem, no. Mi się wydaje, że było dobrze. Ten dystans trzeba, bo czym większy rund boksuje, tym jest dla mnie lepiej, prawda? Więcej doświadczenia, wszystkiego. Rywal był bardzo twardy, przyjął bardzo dużo ciosów na korpus, na głowę, a mimo to wytrzymał do końca. No, twardy, to trzeba mu przyznać. Lepiej dla mnie, prawda? Może, no. Momentami jednak Darek Snarski uspokajał cię jakby, więcej ciosów na dół. Czy ta walka mogła się wcześniej skończyć? Może jakbym się tak nie podpalił może czy coś, to jakby mi trener mi zaczął mówić, jakie mam być ciosy i to wchodziło, prawda? Więc może jakbym jeszcze posłuchał bardziej trenera, może by wcześniej się to skończyło. Jakie plany na przyszłość? A 17 listopada będę boksował w Ełku na gali i potem jeszcze 15 grudnia u Darka Snarskiego, więc trzeba trenować, miał się za pracę. A PS, czy wzorujesz się na jakimś zawodniku? Kto jest twoim bokserskim idolem? Przepraszam za kolegą. Nie, Mike Tyson, nie wiem, Holyfield, Adamek, Gota. To są zawodnicy, którzy prezentują różne style walki. Oczywiście, no ale to z każdego trzeba coś wziąć, prawda? Dzięki za wywiad i życzę powodzenia. Dziękuję. Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak.